salsa i dzisiaj dla Was mój ulubiony krok diamante step. Krok, który nie porusza się w jednej linii, ale w kwadracie, dlatego daje dużo emocji, a szczególnie wtedy, kiedy tańczysz w rytmie. W rytmie, czyli kiedy łapie klawę, bas i kongę. Ok. Pokażę Wam. Cross do tyłu, dostaw do tyłu, po diagonalu dostaw. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. To jest rozliczenie bardzo proste, nadal płaskie, mimo że używam basu 4 i 8, to ja osobiście nie chciałbym tak tańczyć, ponieważ chciałbym sięgnąć głębiej. Ale pokażę Wam na początku, jak to wygląda z muzyką, a potem pokażę to, co mnie inspiruje i mam nadzieję, że Was też zainspiruje. To co? Zaczynamy. Dime si la siente esa cosquillita que te hace enseñar todos los dientes. Jestem w rytmie, ale tak naprawdę tego rytmu nie będę czuł w twarzy, nie będę czuł w emocjach, nie będę pulsował. Dlatego, że żeby dotknąć i naprawdę wykorzystać ten krok, to ja muszę sięgnąć o downbeat i upbeat. Muszę złapać klawę. Ja tak tylko Wam nakreślę dla inspiracji. W komentarzu możecie spytać się o więcej, albo możecie powiedzieć mi jeszcze więcej. Może czegoś jeszcze nie wiem, a ja kocham salsę, więc chciałbym jeszcze sięgnąć dalej, dalej, dalej. No dobra, ta muzyka po pierwsze to nie jest cha-cha-cha, to jest guajira w takim nowoczesnym wydaniu, więc spokojnie mogę tańczyć mambo, spokojnie też mogę sięgnąć 4 and 8 and, prawie cha-cha-cha, czemu nie? No dobra, no to teraz co ja robię? Dla mnie każde 2, każde 4, każde 8, każde 6 jest, idzie do góry. Czyli moja ekspresja ruchu dzięki klatce, a jak klatkę poruszam, to wynikowo idą moje ramiona, dzięki pulsacji w kolanach każde 2 idzie dla mnie do góry. Więc zobaczcie, 2 do tyłu, 3, czyli downbeat, relaksuje się. 4 and idę do 5, czyli kompresja jest na 5, czyli klawę. Teraz nie akcentuję 6, po to tylko, żeby była energia na and 8, czyli klawę. Zobaczcie, ja tylko odpycham się, łapię parkiet i akcentuję and 7, wchodzę, a teraz 8 and 1. 8 and 1, idę w dół, idę w dół. Tak jak mówi mi puls. Dobra, popatrzcie teraz. 8 and 1, 2, 3, 4 and 5 and 8, 2, 3, 4, 5 and 8. Zobaczcie, że ja zaczynam teraz śpiewać klawę. Tari, a, czyli 4, to jest bardzo ważne, pomiędzy 2, 3, 5 and 8. Robię 2, 3, ważny łącznik. And, czyli 4, 5 and 8. I ja teraz mam emocje w sobie. 2, 3, 4, 5 and 8. I szybkość. Popatrzcie z tyłu. 2, 3, 4, 5 and 8. Ta-ri-ra-ra-ra-ra. Tak? Popatrzcie, jak to z muzyką wygląda i ile daje ekspresji. Dime si la siente esa coquillita que te hace enseñar todo el tiempo.
chcę dalej iść. Mogę zaznaczać, mogę zaznaczyć 2, 3, 4 and. And 8. To kolejne interpretacje. Ale to, co uwielbiam, to mogę Was zaskoczyć, ale wcale nie idę na dwa do przodu, tylko akcentuję dwa, czyli klawę tu w ciele, w ekspresji górnej połowy ciała, a moje stopy zaznaczają inklawę N3. Oj, to wtedy jeszcze jest ta większa dynamika, ponieważ w większości, w Son Montuno, w Salsa Romantica, jest bas and 8 and 4 and 8 and 4. Ok? Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Ja sobie ekspresję będę miał na dwa do góry. 8 and 2 and 3. La de los zapatos color azul. Te tengo chequear. Te voy a enseñar un baile nuevo. Pa' que lo bailes con el Leo. Pero lo baila conmigo primero. Szybsza muzyka, tym będzie go jeszcze więcej. Czym wolniejsza, to wtedy trzeba jeszcze więcej zagęścić. No co, mam nadzieję, że Was zainspirowałem. Będziecie mieli dużo pytań w komentarzu. I do zabawy. Zapraszam do tańca.